Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na TryHC. Jak mogliście zauważyć, na TryHC zrobiliśmy sobie przerwę 24-godzinną, przede wszystkim dlatego, aby każdy z graczy mógł sobie odpocząć, bo edycja trwa tak naprawdę w najlepsze, od 1000 do 2000 graczy każdego dnia, także jak możecie zauważyć, ponad 2 tygodnie już edycja trwa. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam, możecie dalej zacząć rozgrywkę, czy też zacząć ją po prostu od nowa. Pozmieniało się troszeczkę, jeśli oglądacie ten film 28, to słuchajcie, 29 o godzinie 18 włączamy serwer, także zapraszam wszystkich o godzinie 18. No i co się pozmieniało, zadacie pytanie, ale zanim to przejdźmy jeszcze do konkursu. Mam dla was konkurs co 100 łapek w górę, będę rozsyłał dla was 16 skrzynek, także napiszcie swoje niki w komentarzu. Osoby, które wygrają, będą niki podane u mnie na fanpage'u, gdzie linka macie w opisie, i pod / odbierz będziecie mogli sobie odebrać te skrzynki, które właśnie wygracie. Także słuchajcie, może przejdźmy do samego sedna, z takich najważniejszych informacji, co się zmieniło, co się dodało. Czyli tak, dodaliśmy nowego villagera. W tym villagerze będzie można tak naprawdę odebrać wymienić diamentowy miecz z ostrością 3 na ostrość 4 i zaklętym ogień 1. Jest to troszeczkę zrobione, bo mówiliście, duża część osób mówiła, że klepa nie jest dynamiczna na diamentowych setach, także troszeczkę to ulepszyliśmy o ten sharp 1 więcej. Wydaje mi się, że to będzie o wiele lepszy punkt i te klepy będą o wiele dynamiczniejsze, jeżeli teraz na tych diamentowych setach, więc to poszło do zmiany. No tutaj wymiana bacona, także standardowo czarna, trzy czaszki czarnego szkieleta, no i oczywiście 16 odłamków. Czaszki, przypominam, że w netherze można wydropić. No i słuchajcie, jak możecie zauważyć, na samej górze pisze Halloween. Wygraj sprzęt komputerowy o wartości 1500 zł lub itemek Halloween do ręki na parce Blazing Pack. Więcej informacji pod komendą Halloween. Także może wejdźmy sobie na komendę Halloween. Tutaj, jak możecie zauważyć, event Halloween na naszym serwerze będzie polegał na... Przez kilka dni odbędą się podawane zadania. Ale ktoś pojechał, jasny gwinciur. I słuchajcie, pierwszy dzień będzie tutaj wszystko powypisywane mniej więcej. W każdym dniu będą różne takie eventy, które będziecie mogli sobie zrobić. Ale zapytacie dane, ale jakie eventy na przykład? Na przykład zabij tyle i tyle szkieletów czarnych w netherze, pozbieraj trochę cukierków na spawnie, znajdź specjalnego bossa i go zabij na różnych sektorach. Także tych eventów będzie mnóstwo. Specjalnie będzie zrobione takie eventy, gdzie każdy będzie mógł sobie wykonać je bez względu na to, jaką ma ekipę i ile w tej ekipie znajduje się osób. Jeśli, uwaga, jeśli każda osoba, jeśli na przykład jest 1000 osób, te 1000 osób bierze udział na przykład w evencie Halloween i z tego 200 osób przez 7 dni, które tutaj widzimy, 200 osób przez 7 dni zrobiło wszystkie kompletnie eventy, które widać aktualnie na samej tabeli, no to te 200 osób klasyfikuje się do przede wszystkim do nadania itemku, do łapki na parce Blazing Pack, czyli 200 itemków zostanie dla was nadanych. Oprócz tego te 200 osób będzie losowanych w konkursie tak naprawdę o te 1500 zł. Pierwsza nagroda dla pierwszej osoby to jest 700 zł, druga nagroda dla drugiej osoby to jest 500 zł i trzecia nagroda dla trzeciej osoby to jest 300 zł. I w tej kwocie top 1, top 2, top 3 będzie mogła sobie wybrać sprzęt gamingowy, jaki tylko sobie zapragnie. Jeśli chodzi o cukierki, które zdobywamy za robienie, tak naprawdę robienie tutaj tych eventów z Halloween, to są takie nagrody, na przykład magiczną latarnię będziecie mogli sobie wymienić jako niespodziankę, na przykład jako niespodzianka będzie kosztowała, nie wiem, pół staka cukierków, no i to będziecie mogli sobie wymienić. Te cukierki, jeszcze tutaj kwota nie jest ustalona, ale to spokojnie. Magiczny odłamek, skrzynka tam była, turbo drop, tutaj macie rangę S-VIP, tutaj macie rangę VIP, także wydaje mi się, że naprawdę fantastycznie. Co jeszcze z takich najważniejszych informacji, co wam zapomniałem powiedzieć, to to, że oprócz tego, że nie trzeba robić wszystkich eventów, aby
wygrać wszystkie nagrody, czyli na przykład 1500 zł oraz itemek do łapki, ale również możecie zrobić sam pierwszy dzień czy drugi dzień tych eventów i również też się zaklasyfikować do tego, aby dostać ten itemek do łapki. Nie musicie robić tych wszystkich eventów, aby dostać itemek. Tak naprawdę tylko wystarczy, jeśli chcecie pieniążki wygrać na sprzęty gamingowe, no to już wtedy faktycznie musicie zrobić 7 dni eventowych. A sam itemek do łapki mi się wydaje, że na pierwszym, drugim, trzecim dniu będzie dostępny dla wtedy każdego. Tak to mniej więcej wygląda. Więcej informacji dowiecie się też na fanpage'u TreyHC, czy też w filmach właścicieli innych, czyli u Katarwina, czy też u Trąby Powietrznej. Ja serdecznie Was bardzo zapraszam na tak naprawdę 29 o godzinie 18 na sam start. Trzymajcie się, no i cześć.